70 lat to prawie 3 pokolenia. Przyjmuje się, że jedno pokolenie to jest około 25 lat. Także reprezentujecie Państwo 3 pokolenia naszych pracowników. Domyślam się, że są tutaj obecne osoby, które pamiętają początki, lata jeszcze 40., końcówkę lat 40., lata 50. Myślę, że już jest coraz więcej tych osób. Proszę Państwa, jak Państwo wiecie, jesteśmy jedną z 4 głównych spółek Grupy Azoty od 2012 roku. Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że sytuacja w naszej firmie jest stabilna. Wasze rodziny, bo mam takie informacje, że wasze dzieci, wnuki pracują w naszej firmie nadal. Także chciałbym zapewnić, że możecie być spokojni o ich miejsca pracy, o wypłaty. Z tym zresztą tradycyjnie nigdy nie było problemu w naszej firmie, ale nic się takiego nie zapowiada. Proszę Państwa, jest to szczególny rok. Jesteśmy jedną z najstarszych firm. No powtarzam to po raz kolejny przy takich spotkaniach, ale jest jedna starsza firma od zakładów azotowych Kędzierzyn. Stocznia w Koźlu. Nie ma starszej firmy w Kędzierzynie i Koźlu. I to, że przetrwaliśmy 70 lat, jest ewenementem, bo przy tych wszystkich kryzysach gospodarczych naprawdę mało jaka firma może tak długo przetrwać. Ale to dzięki temu, że Państwo na to zapracowaliście. Wy, te 3 pokolenia naszych byłych pracowników, pozwoliliście na to, że my teraz jesteśmy Waszym kontynuatorem. Ta historia może jest teraz w nas jako kontynuatorach, ale tylko dzięki Wam. Bardzo dziękuję za przybycie. Życzę Wam dużo zdrowia, radości z tych chwil, które teraz wspólnie będziemy razem spędzać. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego i do zobaczenia następnym razem. Oczywiście mam nadzieję, że będzie okazja, żeby przynajmniej z kilkoma z Państwem zamienić parę słów jeszcze osobno. Dziękuję, wszystkiego dobrego.